Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj opowiem o tym, jak powinien wyglądać pierwszy trening, bo wiele osób waha się, czy pójść na te pierwsze zajęcia, nie wiedzą, co je tam czeka, czy może wejdą od razu, będzie sparring, czy może przyjdą i tylko, nie wiem, postoją, popatrzą. Chcesz wiedzieć, jak powinien wyglądać pierwszy trening? Zapraszam do oglądania. No dobra, jak powinien wyglądać pierwszy trening? Wchodzisz na zajęcia, na salę, podchodzisz do trenera, tak, to jest bardzo ważne, a nie tylko wchodzę i no, ja tutaj coś tam chciałem. Podchodzisz do trenera, mówisz, że chcesz się nauczyć boksować, przyjdziesz na zajęcia, bądź przyszłaś na zajęcia. No mówi trener, dobra, to idź tam się przebierz do szatni, potem jest rozgrzewka, którą prowadzi trener, albo jakiś starszy zawodnik, po czym powinieneś zostać, bądź powinnaś zostać odciągnięta na bok. Przez trenera najlepiej, ale może to być równie dobrze jakiś zawodnik, który ma większy staż w treningu i powinien pokazać ci następujące elementy, takie jak pozycja, poruszanie się, być może ewentualnie lewy prosty. To są trzy elementy, które powinny być na pierwszym treningu. Jak to mniej więcej wygląda? Zaraz pokażę. Pierwsze pytanie, jakie powinno paść, to która ręka jest dominująca, czy jesteś lewo czy praworęczny? Jeżeli jesteś osobą leworęczną, to pierwsza będzie noga prawa z przodu. Jeżeli jesteś praworęczny, to pierwsza będzie lewa noga. Natomiast czasami zdarza się tak, że ktoś jest praworęczny, a jednak woli stać jak mankut. Trenerzy różnie to sprawdzają, albo ustawiają raz tak i pytają, komu wygodniej, w której pozycji, albo po prostu stajesz z tyłu i trener nic technicowego popycha cię. Pierwsza noga naturalnie wychodzi ta, która powinna być z przodu. To, co teraz pokażę, to jest poglądowo. Tak jak kiedyś wspominałem, nie nauczysz się boksu z internetu, gdzieś Wam wyświetli się film. A więc, jak robimy pozycję? Stajemy sobie stopy razem, ręce wzdłuż tułowia, rozstawiamy stopy na szerokość barków, mniej więcej. Teraz robimy nogą, która powinna być z przodu, naturalny krok do przodu. Nie jakieś wielkie susy, nie jakieś tam tip-topy. Naturalnie, ja mam lewą nogę z przodu. I teraz podnosimy ręce, skręcamy się. Prawa ręka jest maksymalnie zgięta w łokciu, łokieć dociągamy do żeber, pięść do twarzy, broda opuszczona, zamykamy pięść, bark nas chroni, tak, dociągamy, co ważne, dociągamy bark do twarzy, a nie twarz do barku. Bijemy na wysokość oczu, pięść jest pod kątem, nie tak, ani nie tak. Ręka cofnięta, zgięcie w łokciu 90 stopni, mniej więcej. Pięć tam sobie myśla, że to jest pozycja standardowa. Później to wychodzi różnie. Czasami zawodnicy wychodzą sobie tutaj z bardzo długim przednim ciosem. Czasami wchodzą w bardzo szczelnej gardzie. Więc tak wygląda pozycja. Bardzo ważne jest przy ustawieniu stóp, żeby zawsze była możliwość poprowadzenia linii mniej więcej od palców przedniej nogi do pięty nogi tylnej. Jeżeli stoimy w ten sposób, to nie mamy się z czego podeprzeć, po prostu lecimy przy pierwszym pięciu. Więc zawsze jest jedna noga po lewej stronie, jedna po prawej, jedna z przodu, jedna z tyłu. To jest bardzo kluczowe. Następnym elementem, jaki powinieneś zobaczyć na pierwszym treningu, jest poruszanie się. A więc pierwsza rzecz to, tak jak mówiłem, nogi w odpowiednim ustawieniu i teraz. Zasada generalna brzmi, jeżeli poruszamy się do przodu, pierwsza idzie noga, która jest z przodu. Jeżeli poruszamy się do tyłu, to idzie pierwsza tylnia. Jeżeli w lewo, pierwsza lewa, w prawo, pierwsza prawa. I teraz robię krok do przodu, stawiam najpierw na palcach, potem dopiero ląduje pięta i dostawiam nogę. Nie mogę zrobić czegoś takiego, tu zrobię 20 cm, a tu 1, albo odwrotnie, tutaj 1, a tu 20. Po każdym kroku muszę mieć mniej więcej takie samo ustawienie w stopach, jakie mam, czyli idę do tyłu, czy idę do boku, w jedną, w drugą, czy poruszam się po okręgu, zawsze mam stopy w tej samej pozycji. Dalej, idziemy do przodu. Stawiam palce, ląduję pięta i dociągam nogę. Hop, hop, hop. Możecie mieć ręce na początku wzdłuż ciała, możecie chodzić w gardzie, różnie trenerzy uczą. No i teraz przeważnie jest to kwadrat, tak? Robimy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Tak mniej więcej uczę ja, tak uczę wielu innych trenerów, więc na początku chodzi o to, żeby się nauczyć poruszać, a potem możemy sobie robić modyfikacje, tak? Czyli chodzimy z trenerem, on z nami tutaj pracuje. Jeżeli zawodnik idzie na nas, czy trener w tym przypadku
to ja się cofam, bo chcę utrzymać cały czas dystans. Jeżeli on się cofa, to ja idę za nim. Jak on idzie w swoje lewo, to ja w moje prawo, tak jakbyśmy byli w lustrze. Jak on idzie w lewo, to ja w tą stronę. Natomiast jeżeli poruszamy się po okręgu, to nie idziemy w ten sposób, bo będziemy tańczyć walce, a tego nie chcemy. Więc jeżeli ja idę w tą, to mój przeciwnik idzie w przeciwną stronę, jeżeli chodzi o ruch wskazówek zegara i zachodzimy sobie drogę. Zatem nauczyliście się, w zasadzie zostało wam pokazane, jak powinniście stać, jak powinniście się poruszać w jedną, w drugą stronę, we wszystkich kierunkach w zasadzie. No to teraz kolejnym etapem będzie zadanie pierwszego ciosu, czyli lewego prostego, jeżeli stoicie w tym ustawieniu, w którym stoję ja. Jeżeli jesteście mężczyzną, to będzie to prawy proste. A więc, lewa ręka, wyciągamy po prostu tak, jakbyśmy stawiali szklankę na blacie, w barze, pach, coś takiego. Tak, tylko nie z góry, a po prostu przed siebie. Jakbyśmy w zasadzie ją podawali, może tak będzie lepiej. I teraz tak, wyprowadzam cios. Bark mnie chroni, tak? Nie robimy tak. Broda jest zawsze w dół. Więc wyprowadzam cios. Bark dociągnięty do brody. Pięść pod kątem. Prawa ręka jest ręką chroniącą. Wracam. I zadaję cios. Hop. Hop. Proponuję w takim tempie zawsze. Cios. Raz, dwa, trzy. Cios. Raz, dwa, trzy. Cios. I pamiętajcie o tym, że przy każdym ciosie robimy wydech. To jest bardzo ważne. I w zasadzie na tym się wasz pierwszy trening prawdopodobnie skończy. Ja to pokazuję w takiej pigułce, natomiast tych powtórzeń odnośnie chodzenia po kwadracie w jedną, w drugą stronę jest znacznie więcej. No i w zasadzie to tyle na pierwszym treningu. Jeżeli spodziewacie się worka, nie będzie go w sparingu, tym bardziej go nie będzie. Jakichkolwiek innych ćwiczeń też nie sądzę, żeby były. Więc nie ma się czego bać. Pierwszy trening naprawdę jest może troszeczkę monotonny, ale żeby się nauczyć biegać, trzeba się najpierw nauczyć chodzić. A tymczasem w górze ręce, w dole broda. Niech nikt was nie pokona.